śmiesz się twarz. Dlatego chcemy tu na zawsze zostać. Czym zapominam ile lat mam. Nie chcę tak szybko dorastać. Teraz się bach. Siemano, siemano! Witam serdecznie na kolejnym filmie! W dzisiejszym odcinku pójdziemy do Patryka, ponieważ z Patrykiem dzieją się dziwne rzeczy, totalnie dziwne rzeczy. Jest on lekko nawiedzony, chciałbym z nim porozmawiać, bo akurat jest dzień, patrzcie, jest dzień, więc on powinien być normalny. Jest, mam do niego kilka pytań dotyczących właśnie jego przemian i tak dalej, więc jest jakby tutaj, wiecie... Jest ładnie, więc powinno być z nim wszystko ok. On powinien być w więzieniu, więc tam się właśnie wybierzemy. Ja, mimo wszystko jest mi go troszkę szkoda, przyznam wam szczerze, więc ja bym mu chyba zaniósł jakieś takie rzeczy, wiecie, jakieś takie coś, co by mu się mogło przydać jakoś i wiecie, i byłoby taki dla niego, jakby to powiedzieć, kurczę, jakby to powiedzieć, no taką pomocą, czymś takim, co on po prostu, wiecie, jak dostanie, to może przestanie się przemieniać czy coś, nie wiem, w każdym razie tutaj muszę sobie zrobić porządek w ekwipunku, załóżmy, że tak, dobra, i zróbmy tak, weźmiemy trochę żarcia, bo wiemy, że on lubi jeść, więc damy mu tak ze stach tego żarcia, tutaj mam dla niego, no i nie wiem, nie mam nic więcej poza chlebem, ewentualnie, aha, ja wiem, mógłbym pójść powymieniać się z wieśniakami, ale nie mam żelaza, właśnie muszę iść pozbierać żelazo, widzicie to? To jest najgorsze, 64 żelaza, ale dobra, widzowie, a propos już zbierania żelaza i tak dalej, to mam dla was bardzo dobrą informację, o którym, czy ja tutaj coś rozwaliłem? Nie, dobra, mam dla was bardzo dobrą informację, ponieważ 29 września o godzinie 18 jest premiera mojej nuty na moim drugim kanale Filip Szczypka, kto jeszcze tam nie jest na premierze, znaczy jeszcze tej premiery nie ma, ale kto jeszcze nie ma, kogo nie ma jeszcze na tamtym kanale, to serdecznie was tam zapraszam, link jest oczywiście w opisie, więc możecie pójść już zasubskrybować, żeby być i czekać na tą premierę, a dodatkowo tego dnia właśnie 29 września o godzinie 16-17 jeszcze dokładnie, nie wiem, zostanie odpalony live tutaj na tym kanale Spalionowa i po tym live'ie od razu przejdziemy na premierę i po premierze, znaczy w sumie na premierę już skończymy odcinek, odrzucę was na premierę, tam sobie pójdziemy wszyscy sobie fajnie obejrzeć i tyle, więc serdecznie was zapraszam i tu do zasubskrybowania tam i tutaj na tym live'ie właśnie 29, mam nadzieję, że na tym urodzinowym live'ie, kurczę, pląta mi się język, bo dopiero co wstałem, na tym urodzinowym live'ie pozbieramy sobie trochę tego żelaza i takich rzeczy, żeby uzupełnić magazyn. Dobra, lecimy do Patryka tam. Ogólnie to ja troszkę chory jestem, widzowie. Mam lekki kadar, więc mogę przez nos mówić. I gardło mnie obrzydliwie boli, naprawdę. To jest tragedia. Zaczynam troszkę się rozchorowywać. Wczoraj tam mnie głowa bolała. I jak wy to widzicie, to przedwczoraj w sumie robiłem live'a z Milki na Instagramie i tam już mnie to chwytało. I już jest taka, kurczę, już naprawdę kiepsko się czuję, ale mam nadzieję, że mi to minie. Ale gardło, bolące gardło jest najgorsze na świecie. Dobra, podlećmy tu, właśnie nie wiem dlaczego ja od razu nie wleciałem ze górą, tylko przychodzę przez te drzwi tam. Ale dobra, lecimy, jest tu Patryk, widzę, że jest, dobra, wchodzi, idziemy do niego pogadać. Halo, Patryk! Halo. Co ty masz na twarzy? Chyba. Co ty masz na twarzy? No? Co masz na twarzy? No nie, na barku też. Ty tracisz kolor, tracisz kolor. Zauważyli to wszyscy, no i też mówili, że to jest jakieś dziwne. No ja nie wiem, co się ze mną już dzieje, ale... Ja już teraz próbuję szukać pozytywów w swoim życiu, bo to... widzę, że są same negatywy. Nie, no nie załamuj naprawdę... się, Patryk, będzie dobrze, patrz co mam dla ciebie. A wiesz co, na razie cię wypuszczę, bo jest dzień, więc możemy normalnie pogadać. Patrz, mam dla ciebie, to mam. I to. O, chlebek! Ja lubię chlebek, a nie dawali mi je dawno. No to ma, żebyś miał co jeść, bo widzę, że marnie wyglądasz. Aż kolor tracisz, ale czekaj, co to jest? Czekaj, bo ja tak, tak popatrzę na to. Taki się szary robisz. Ciekawe, nie o kurczę, wiem, jakiś robak mnie chyba ugryzł albo coś, nie mam pojęcia. Facebook odpalony był i mi się wiadomość usłyszeliście, to jakby co nie u was, tylko u mnie. No, co mówiłeś, Patryk? No nie wiem, wydaje mi się, że to jakiś pająk mnie mógł ugryźć albo jakiś robak. Pająk jak w Spider-Manie? Możliwe. Nie wiem. A kto to Spider-Man? No to taki serial, znaczy nie serial, taki film. Też bajka też, ale nieważne. Czyli pająk cię ugryzł. No nie, no z tobą to się ostatnio dziwne rzeczy dzieją. No są to te stare odwalać, patrz, jest południe. Mamy tak, no wiem, można by było wiem. Powiedzieć, że jak jest południe, to mamy już niewiele czasu do zajścia słońca. Tak w połowie dnia jesteśmy, że tak to ujmę. Za pół dnia to ty musisz być współrotem w celi. Bo ty naprawdę, a tutaj jest cela dla SpongeBoba, czy jak? To miała być tak, to jest dla SpongeBoba, no. A dlaczego dla niego? Przecież on jest git. Nie wiem. Ej, no. A jakbyśmy ominęli noc idąc do łóżka? No to jest jakiś pomysł, ale czy ty się położysz faktycznie w nocy? Wiesz, ja zauważyłem, że ty się zaczynasz przemieniać jak księżyc, zobaczysz. Bo tutaj stąd jak jesteś
i zobaczysz tamtą stronę, to tam przez te szpary w tych kratach zaczynasz księżyc widzieć. I wtedy jak tutaj byliśmy i się tu przemieniłeś, to tam akurat księżyc był, jak ty się przemieniłeś, więc mi się wydaje, że to może być tak, że księżyc tak na ciebie działa. W sumie masz rację, tak może być. No, to w sumie, w sumie ciekawe co by było, gdybyś się zamknął w piwnicy na przykład na noc. Nie wiem, ale to jest chyba ciekawe, też ciekawe. Się zmienił. Myślisz? Myślę, bo oni też, bo już w piwnicy już bywałem. Aha, już bywałeś w piwnicy i też było się źle. Tak, no, a właśnie, ty, a wy... Albo, dobra, nieważne. Wiesz co, poczekaj, możesz wejść na chwilę do celi? Do celi? No mogę. No, tak mogę. Dla bezpieczeństwa cię tu zamknę, zaraz tu przyjdę po ciebie, dobra? Dobra. Dobra, widzowie, lecimy na to, bo jestem ciekaw tego laboratorium, co my go wysadziliśmy. Nie, on w ogóle nie reaguje tak, jakby, wiecie, jakby to zauważył. Jestem ciekaw, czy on to naprawił, czy to jest dalej zniszczone, wiecie, o co chodzi. Schodzimy na dół i tak, tutaj jest wszystko tak, jak było, tutaj nic, nie, no jest zniszczone totalnie. Dobra, czyli on tego albo jeszcze nie zauważył, albo zauważył i po prostu jak jest, jakby, jak jest dzień, to on to ma gdzieś, a w nocy dopiero go to zaczyna denerwować. Nie wiem, ale to trzeba lepiej dmuchać na zimne. W każdym razie chciałem to zobaczyć, nie chciałem tam pójść z nim, żeby on, wiecie, nie ogarnął tego. Ale dobra, idziemy teraz do niego na górę. Dobrze, Patryku, jestem z powrotem. Musiałem po prostu sprawdzić jedną rzecz. Chodź, już cię wypuszczam. Tutaj ten. Ty, a dlaczego tu nie ma dźwigni? Nie można wejść do tej w ogóle. Nie wiem, bo te więzienie zostało zniszczone. Nie wiem dlaczego. Aha, rozumiem. Dobra, a czy jest coś, czego potrzebujesz tutaj, tak wiesz? Czekaj, zobacz, jak ty się tu masz w tej celi. Tu no, taka krata nic dziwna. Nie ma. Nic tu nie ma? Woda z olejem, tutaj nic nie ma, no. Woda z olejem. Chodźmy gdzieś. Są ty, ale upiłeś lekko, widzę. Upiłeś tu lekko. No, troszkę dobra. Upiłem. Ty, ale mnie zastanawia to, co się tobie się dzieje. Czyli mówisz, że chłopaki też to zauważyli, a czy doszli do czegoś, co to jest, czy nie wiedzą? Nie. Bo nie to wygląda, jakbyś kolor tracił. To wygląda, jakbyś kolor tracił. Oni w ogóle mnie obwijają, że ja jeszcze SpongeBoba przemieniłem. To jest niesamowite. Ale SpongeBob też się przemienił. Ten? Tak samo jak ty traci kolor? Tak, też lekko się zmienił. Ja nie wiem dlaczego, ale się zmienił. No dobra, ale to... A gdzie ty idziesz? No wychodzimy! No ale my musimy patrzeć, gdzie jest słońce, ty musisz uważać, musimy tu wrócić w miarę szybko. Ale ja chcę wyjść na chwilę na tutaj. Dobra, no dam ci pospacerować, no. Dawaj, challenge dla ciebie, Patryk, oswoić konika. Tam jest konik, oswój konika. Ale dobry chlebek. No, konika? Gdzie jest konik? Tam jest konik, oswój konika. O, dobra. A co mam mu zrobić? Musisz na nie dosiad zrobić. O, mam na niego wejść? No. A my prawie wszystkie myszy. O. Nie dać. O! Konik! Oj nie, jeszcze się nie udało, jeszcze raz. Nie lubi mnie. O. Dawaj. Oj, dalej nie lubi. O! Oj je. Mnie w oko. O nie. O. Ja kichnę. Dobra. Dobra, widzowie, dziękuję za na zdrowie. Dobra, oswojony czy nie? Nie, nie lubi mnie. O, jest, polubił cię. Tak? No. Ty, ja nie mam siodła niestety przy sobie, to bym ci nie dał, żebyś sobie mógł pojeździć. Ale czekaj, gdzie ja bym tu mógł... O, widzę, że... Co tam pisze? Gdzie? Co tam pisało, Patrykowice? No, no tak, możemy tam polecieć. Ja, wiesz, jak mnie dawno nie było w ogóle na Jetowicach? Bardzo dawno. Możemy tam polecieć. Czekaj, no to... Skąd masz elytrę? No ja mam cały czas, ja mam wszystko. To nie jest, to będzie, że ty dalej masz wszystko. Dobra, zobaczmy, jak to tu wygląda. Mój bałwan stoi. To mój dom! Który? O, tutaj? Ja tutaj nie byłem, że serio, ja już nie ja nie wiem, co tu się dzieje. To jest twój dom? A jak? No, tam jest wejście, dobra. To mój Domson jest. No, a Domson. Nie jest Domson. Ale to pusty jest. Nie był meblowany. No tak, bo tu nie było remontowane, ale normalnie to jest mój. A czemu tu pisze Patrykowice? Bo to była moja wioska kiedyś na jeden dzień. A, na jeden dzień. No chyba, że tak. No dobra, ale tu widzę, że... Tu coś się... Ananas jakiś powstał, czy co to jest? Jakiś ananas stoi. A to chyba SpongeBoba. No, jeny, ale tu się pozmieniało. Mnie tu dawno nie było. Jaki wielki pies. I już w ogóle ten... A nie, to było. Ale... Troszkę inaczej wyglądało. Tutaj z tyłu nie miało tyle... Co tu się, kurczę, dzieje? Czekaj, muszę to obczaić. Czemu tu jest taka, kurczę... Taka łapa z tyłu dorobiona, nie wiem, dobra, nieważne. Dobra, musimy lecieć z powrotem do więzienia. Dawaj do więzienia. Dawaj do więzienia migiem, bo się robi się ciemno. Zaraz księżyc wyjdzie i. Albo do i będzie... łóżka szybko chodźmy. Nie, ja wolę nie. No to położysz się w więzieniu, tam masz łóżko. No dobra. Leż w łóżku po prostu i tutaj. Czy tu... Nie masz tu łóżka. O kurde. Dobra, weź do środka. Ja tu nie mam łóżka!
co teraz? No ja ci ogarnę łóżko, czekaj. Ogarnę dobra, ci tutaj szybko. Z tej celi. Dobra. Okej. Okay. Dobra, uwaga, mam dla ciebie łóżko, postaw se tam. I kładź się od razu. No i... Kładź się od razu, ja Patryk lecę w takim razie, bo z tobą tutaj dziwne rzeczy się dzieją. Jak się dowiem coś, co ci się robi, to wiesz, może cię odwiedzę znowu, jakbyś potrzebował jakiegoś żarcia, to ci przyniosę. Ty no. Leż, ja też lecę spać i ten. I się no, widzimy, na dobra? Razie. Czym się, elo, elo. Dobra, z Patrykiem dziwne rzeczy się dzieją, ale nie wiem dlaczego on jakiś kolor traci. On tak, to tak wygląda, jakby kolor tracił. Dziwne bardzo, ale dobra. Lecimy do domu i lecimy w Kimę, zobaczymy, czy się uda nam przespać. I uwaga, lecimy w Kimę. O, jeszcze nie można, bo jeszcze nie ma nocy. Najgorzej, dobra, to musimy czekać jeszcze. Ale dobra, no to co, w tym momencie można powiedzieć, że już wiemy wszystko na temat Patryka. Ja bym chciał się pójść przespać faktycznie, żeby zobaczyć, czy on też pójdzie spać. O, śpię. Proszę, czy on też pójdzie spać, czy nie? Albo się już przemienił i nie pójdzie teraz. O nie, najgorzej, jak on się już przemienił. O nie. Jak on się przemienił? O nie, poszedł spać. Czyli chyba mu się udało. Ej, dobra, czy to jest jakiś sposób na to, żeby przetrwać? Czy on zdążył zasnąć, zanim księżyc go zobaczył? Ej, może tak. Dobra, no w każdym razie ten sposób będzie trzeba omówić w następnym odcinku. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Pozdro, elu!